Cześć, ze strony PsychoCoach, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Fajnie, że wpadłeś na ten kanał. Uczyć się ze mną Pythona i w dzisiejszym odcinku będziemy robić tak zwany wykres dachowy, to znaczy na tym wykresie będą pojawiać się pewne wykresy, które będą na siebie nałożone. Tak, Jeżeli mamy mniejszą wartość, to ona będzie niżej, jeżeli wyższa, to będzie nad, nad, to, nad tym wykresem. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Zrobimy, zrobimy pewien zabawny przykład odnośnie Twojego życia. Jak wygląda Twoje życie, jeżeli jesteś studentem albo dorosłą osobą, wszystko jedno. Bo tak, bo w życiu spędzamy dużo godzin na pewne czynności. No i mamy kilka dni, na przykład mamy cały tydzień, nie? Cały tydzień i mamy tak jeden. 2, 3, 4, aż 5 dni. 5 dni w tygodniu. No i 5 dni w tygodniu spędzamy trochę godzin na sen. można wirować na Spędzamy trochę godzin na sen. To jest 7, powiedzmy 8 godzin, 6 czasami, czasami 11, czasami 7, nie? Czyli ważną opcją w twoim życiu jest sen. Ale też musimy jeść, czyli na jedzenie spędzamy też troszeczkę godzin. Senna to maska kota, piękna. To maska kota, senna, miłości, senne. 2 3 4 tam <laughs> może 3 godziny, 2 godzinki. No ale też sporo nawet przygotowaniu przygotowaniem musimy, musimy coś zrobić, więc te, tych godzin może być sporo. Niestety też musimy spędzić trochę dni, znaczy go, trochę godzin w danym dniu na... na co? Na coś obrzydliwego, czyli, czyli na pracę. I musimy troszkę popracować, to może być 7, 8, 7, czasami 2 godziny Różnie to bywa No ale trochę spędzamy tego czasu na pracę Na nieszczęście większość Polaków bardzo dużo pracuje No i oczywiście co to jest przyjemne to też musimy się troszkę zabawić I spędzamy czas przyjemnie na zabawę Czyli 8, powiedzmy 5 godzin, 7, 8 i 13 godzin spędzamy tygodniowo na zabawę. Fajnie. To będzie ten tak zwany wykres dachowy. Nie wiem, jak profesjonalnie nazwać ten wykres, bo nie mogę znaleźć polskiej nazwy, ale Ty może będziesz wiedział. No ale chodzi o to, zaraz zobaczysz jak to wygląda. PLT to jest coś, coś takiego jak Stack Plot. Stack Plot. No, i tutaj damy na osi X, oczywiście, dni. Następnie damy sen, jedzenie. Jedzenie, praca oraz zabawa. To wszystko pokażemy na wykresie, jak dużo przeznaczasz czasu tygodniowo na pewne sprawy. Teraz, jak mamy kilka takich zbiorów danych, czyli naszych list z danymi, no musimy je jakoś je rozgraniczyć, to znaczy nadać im określone kolory. I ta biblioteka oferuje nam tutaj kolory z palety RGB RGBA. To nie jest temat na ten tutorial, ale zobaczcie, sobie definiuję określone kolory tutaj. Tak. I zaraz pokażę, co mniej więcej one oznaczają. Mamy takie kolory MCRK. To mi się nie kojarzy z żadnym M, jeżeli chodzi o kolor. C, tak samo. R, to wiadomo, to red i K, tak samo. Więc muszę sprawdzić na stronie, co to w ogóle jest. Jeśli przejdziemy, to zobaczmy. Aha, czyli tutaj mam do wyboru tego typu kolory, i mogę je ze sobą mieszać. Dzięki temu będę mógł sobie dobierać odpowiednią paletę barw na tych wykresach. Znaczy mamy na razie tyle danych, że nie zajmujemy się tu mieszaniem tych barw, ale no w przyszłości, jeżeli miałbyś, chciałbyś zrobić fajny wykreślik i te barwy pomieszać, musisz się zainteresować właśnie tym opcją rgba i jak zastosować to w bibliotece matplotlib. Jeżeli wpiszesz sobie tutaj, no to zobaczmy, już teraz wiemy, c to jest kolor cyan, nie wiem czy wiesz co to jest cyan, magenta, y to jest yellow, a k to jest black. Jak wrócimy, no to rzeczywiście, zobaczcie, ja używam tego magenta, tego cyan, no i k, czyli black. Więc to też jest ważne, żeby wiedzieć, jak fajnie sobie tutaj te barwy mieszać. Co jeszcze? Chciałbym stworzyć legendę, no ale ta legenda nie będzie w standardowy sposób tworzona. Mam przygotowane dla Ciebie coś takiego. Zobacz, plt plot, dwie puste listy. Hmm. Oczywiście nadaje kolory dla tej mojej legendy. Labelka, czyli etykietę dla legendy i Line Width, czyli grubość kreski tej legendy. Zaraz Zobaczę na wykresie, jak to fajnie będzie wyglądać. No i standardowo, tak jak już w każdym tutorialu odnośnie biblioteki taki Lipt, dodaję tytuł dla osi X, dla osi Y, tytuł dla całego grafu. Pokazuję legendę i pokazuje cały wykres. Zapiszę to i sprawdzimy, co Ty robisz w swoim życiu, co Ty, zastanów się, co Ty robisz i zrób sobie może sam taki wykres. Także widzicie, to też jest już fajny pomysł, żeby gdzieś tam w przyszłości zrobić sobie aplikację z Django, połączyć to z biblioteką matplotlib, i na przykład e, monitorować sobie na własny użytek, co robisz do danego dnia, zastanów się, człowieku, jak to kiedyś ktoś powiedział, e, zastanów się, co robisz ze swoim życiem, dobra, e, czyli 5, aha, jeszcze Python i mam... Jakiś problem, zapomniałem przycinka, dlatego mam problem. Pamiętajcie, żeby nie robić takich literówek, bo potem mogą być różne akcje. No i mamy piękny wykres, wspaniały. Teraz już wiemy, na co przepieprzamy tyle naszego cennego czasu. U mnie powinien jeszcze być YouTube, chociaż i tak za mało czasu na, to, na tym spędzam. Czyli widzimy, że na zabawę, tak naprawdę. Tak, spędzam najwięcej czasu, przeznaczam na zabawę. Na zabawę, potem na pracę, na jedzenie, bardzo mało, no i na sen bardzo dużo. Nie? W ten sposób to wygląda. To już jest taki troszkę, no widzicie, te wykresy na siebie się nakładają, dlatego ja nazwałem ten wykres, to jest wykres dachowy. No i teraz sam sobie rozpiń, jak to wygląda u ciebie? Możesz sobie zmieniać te swoje dane i zastanowić się, jak to, jak to wygląda. To było wszystko na dzisiejszy tutorial. I zapraszam do kolejnych. Mówił Psycho Coach, Do zobaczenia. Cześć.